Kolejny niezwykły gość w naszym studiu, Paweł Budrewicz, Centrum Adama Smysa. Witam, panie Pawle. Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od bardzo gorącej sprawy handlu w niedzielę i związki zawodowe rzeczywiście bardzo rozgorączkowane są tą sprawą, tą nową ustawą, i strona przeciwna, nazwijmy to partie o nastawieniu takim bardziej liberalnym, też niezbyt są zadowolone z tej ustawy, no bo to jest taki zgniły kompromis, jak się tutaj okazuje. I bardzo to emocje tych partii podnosi. Zacznijmy od tego, kto zyska, a kto straci na tym, że wprowadzimy zakaz handlu w niedzielę? Zacznijmy od tego, kto straci, bo kto zyska, trudno mi wskazać, kto miałby zyskać na tym, że ograniczymy sobie ilość możliwości zarabiania pieniędzy. Mówię tutaj o osobach, które organizują handel, zarabiania pieniędzy przez pracowników. No i też na wydawania pieniędzy przez konsumentów. No, z punktu widzenia, muszę panu tu wejść w słowo, bo nie ma interlokutora tutaj pańskiego, a związki zawodowe mówią wyraźnie, to jest potrzeba każdego pracownika, czyli wolny dzień. Tak, i ale oni zyskają. Tak, no ale w ten sam sposób idźmy dalej. Ludzie, którzy pracują na stacji benzynowej, ludzie, którzy prowadzą zakład fryzjerski, cukiernie, kawiarnie, strażacy, policjanci, pracownicy elektrowni, to też są ludzie. To też są ludzie, którzy też mają rodziny i też mogli powiedzieć, co to jest, ja przychodzę w niedzielę, inni siedzą brzuchem do góry, a ja muszę pracować. Jeszcze taki policjant, na rzeczy strażak, na dyżurze jest, to nawet nie posiedzi sobie spokojnie, jak się mówi, na fejsie nie poklika, tylko musi być cały czas w pogotowiu, a nóż widelec, coś się wydarzy. Więc patrząc z tej perspektywy, no to można powiedzieć, dlaczego tylko handel? Dlaczego tylko wyodrębniać jedną dziedzinę biznesu, jedną dziedzinę gospodarki jako szczególną, po to, żeby, nie wiem, ulżyć, ale pytanie też komu, bo nie da się ukryć, że jeżeli ograniczymy no 1/7 dni handlowych, a akurat w przypadku handlu wielkopowierzchniowego, to te niedziele i soboty robią dużo większy obrót niż pozostałe dni tygodnia, więc jeżeli ograniczamy możliwości zarabiania pieniędzy i wydawania dla konsumentów, no bo to te pieniądze, które zarabia sklep, to są te, które wydał konsument, to dlaczego miałby się komuś poprawić? No, może po prostu dlatego, że niektóre dziedziny życia można w tą niedzielę zwolnić, a niektórych nie. I może po prostu jesteśmy na takim etapie rozwoju, znowu muszę tu być troszeczkę adwokatu z diaboli, że po prostu stać nas na to, żeby na przykład pracownicy handlu, no podobnie jak to jest w Niemczech, zdaje się, że we Francji też taki model obowiązuje, że wtedy pracownicy handlu mają prawo nie pracować. Tak, bardzo dobry przykład mu podał i bardzo dobrą argumentację. Tylko że akurat przeciwko takiemu pomysłowi, bo zgadza się. Możemy dojść do wniosku, że kogoś stać na to, żeby przez część dnia nie pracował. To najlepiej widać po osobach, przedsiębiorcach samozatrudnionych. Sam jestem przedsiębiorcą, prowadzę małą kancelarię, więc ja wiem, ja mogę sobie zrobić wolne do wolnego dnia. Mogę iść do biura, nie pracować, nie odbieram telefonów, mnie nie ma mnie. Mogę, ale to ja decyduję moimi pieniędzmi. Jeżeli ograniczę sobie, to będę zarabiał mniej. Jeżeli mnie stać, powiedzmy sobie, przez 4 dni w tygodniu zarabiam tyle pieniędzy, że mówię, nie, piątego nie pracuję, nie chcę się, muszę sobie spędzić czas, nie, gdziekolwiek. To się zgadza. Tylko że problem polega na tym, że nas właśnie na to nie stać. Bo my, jak porównamy się do Niemiec i Francji, gdzie to obowiązuje, oni mają te 50 lat do przodu. Oczywiście ten, powiedzmy sobie, nie nazwałbym tego, co jest w Niemczech czy we Francji, takim coraz lepiej nam się wiedzie. Tak, tak, czystym wolnym rynkiem. Ale mimo wszystko oni mają tę przewagę 40 paru lat generalnie normalnej gospodarki. Normalnej gospodarki, to znaczy takiej, w której o tym, jaki biznes zacząć, decyduje przedsiębiorca, ale o tym, który się powiedzie, decyduje wyłącznie konsument, a nie państwo. Panie Pawle, mamy... nie polubią pana pracownicy oglądający ten program. Nie, polubią mnie, pana nie polubią. Bo ja chcę, żeby zachowali pracę. Bo dzięki pracy jesteśmy coraz bogatsi. Przez 45 lat oduczano ludzi pracowitości, przedsiębiorczości. Wmawiano im, że zgniły kapitalista na zachodzie tylko gnębi pracownika. Tymczasem ten zachód nam uciekał z dekady coraz bardziej. Teraz my musimy nawet wiosłować szybciej, żeby chociaż dogonić. Są to bliskie memu serca argumenty. Ja chcę to, żeby pracownicy mieli pracę, bo praca jest z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia utrzymania rodziny, praca jest największym dobrem, największą wartością, jest
czymś, za co powinniśmy być wdzięczni, że mamy, że możemy, że możemy tę pracę wykonywać. Mamy w Polsce obecnie bardzo niskie bezrobocie, bliskie 5%, ale jest też i inny argument. Argument, który mówi, że uda się skompensować tą stratę niedzielną, uda się skompensować ten problem z handlem w niedzielę wzmożonym ruchem w innych dniach. Także związki zawodowe podnoszą ten argument, że od poniedziałku do piątku będzie nieco wyższy obrót i to skompensuje, z sobotą włącznie, i to skompensuje niedzielny brak aktywności takich punktów handlowych. Parafrazując popularne przysłowie, arkusz Excel jest cierpliwy, wszystko zniesie. No w arkuszu Excel możemy wpisać dowolne wartości. Co pan tam podliczył w tym Excelu? Możemy w Excelu na przykład wpisać teraz, że wprowadzimy 60% podatek VAT, na logikę powinno prawie trzykrotnie wzrosnąć wpływy z VAT-u, a jednak nie wzrosną. Tak, chociażby podaję przykład Rumunii, w której konsekwentne obniżanie podatku VAT prowadzi do wzrostu paradoksalnie wpływów z tego podatku. Ale panie Pawle, no są konkretne dane mówiące o tej kompensacji, że... Ale to są dane hipotetyczne. To nie są dane wynikające z tego, że zrobiliśmy eksperyment i możemy sprawdzić. Też oczywiście ten eksperyment musiałaby osoby w nim biorąc udział nie wiedzieć, że eksperyment, że się kiedyś zakończy. To są dane hipotetyczne. Teoretycznie możemy usiąść, że jakbyśmy w takim razie obcięli jeszcze sobotę, to byśmy zyskali 2 dni wolnego, a pozostałych 5 dni skompensuje. A może pójdźmy dalej. Piątek, sobota, niedziela wyrzucamy z handlu. No 4 dni ludzie te zakupy zrobią. No będą stać w kolejce 3 godziny do kasy, no ale to już ich problem, tak? No dobrze. Hipotetycznie, pewnie się, ja jestem przekonany, że ktoś, kto robi te wyliczenia, jemu na pewno wyszły. Na pewno. Bo hipotetycznie jesteśmy w stanie wyliczyć dowolną wartość. Tylko że życie ma zawsze jeden scenariusz więcej. I ograniczanie sobie możliwości robienia zakupów, czyli po prostu, to jest ograniczanie możliwości zatrudniania ludzi w handlu, no i skończy się źle dla pracowników. Tak, no jest ten problem też takiego stylu życia. Dzisiaj wiele rodzin po prostu spędza czas w niedzielę ku wielkiemu niezadowoleniu Kościoła katolickiego, no ale niestety, o zgrozo, tak to jest, że ludzie po prostu w niedzielę wypoczywają w marketach i pewnie to jest argument z kolei po pana stronie, że nie da się tego tak szybko zmienić, no i to na pewno spowoduje pewne zmniejszenie obrotów. Nie da się zmienić. Pytanie jest, czy musimy koniecznie iść w kierunku, żeby zmuszać ludzi do zmiany. W PRL-u, cały PRL polegał na tym, żeby spróbować tych kronownych ludzi zmusić do tego, żeby im się dobrze żyło w systemie, który był kompletnie do niczego, kompletną bzdurą ekonomiczną i społeczną. Dlaczego teraz mamy znowu uginać tych ludzi? Nie, nie pójdziecie do handlu. Znaczy nie pójdziecie do supermarketu, zorganizujcie sobie inaczej. Ktoś ma powiedzieć, no ale to, jak mam teraz pana żyć? Jak mam zabiję teraz żyć? Jakoś pana jednym argumentem. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. I to już dyskusji zgadza się, nie ma. Ale tu już wchodzimy w kwestie wyborów etyczno-moralnych, za które ci, którzy tego dnia nie święcą, zostaną rozliczeni przez zupełnie inną instancję, zupełnie w innym trybie. Nie wiemy, czy jest tam tryb odwoławczy, wątpię. Obawiam się, że nie. Też tak się obawiam. I to już mieszamy trochę porządki, bo mieszamy porządek, nazwijmy to duchowy, z porządkiem czysto biznesowym. Ktoś, kto nie chce brać udziału w tym konsumpcjonizmie, jak to się mówi, i woli spędzić niedzielę z rodziną, pójść do kościoła, na spacer, gdziekolwiek, to i tak zrobi. No więc przedsiębiorcy mają pewien problem z zakazem handlu w niedzielę i o tym rozmawialiśmy, ale jest i druga sprawa, z którą przedsiębiorcy w tym momencie mają spory problem. Pojawiła się nowa ustawa, która lada dzień wejdzie do Sejmu, będą czytania, od przyszłego roku ma wejść w życie. Mówimy tutaj już któryś raz w tym studio o split payment, czyli podwojonej płatności, suma netto będzie wpływała na jedno konto, a VAT na drugie. Jak pan ocenia korzyści dla przedsiębiorców płynące z tej ustawy, z tego rozwiązania? No muszę powtórzyć moją pierwszą wypowiedź. No, korzyści nie widzę żadnych, bo ta ustawa nie jest po to, żeby skorzystali przedsiębiorcy ani konsumenci. Ta ustawa jest wyłącznie po to, żeby skorzystał Skarb Państwa. Idea, jaka się kryje za tą ustawą, jest taka, że te pieniądze, które są na tym rachunku VAT-owskim, są nie do ruszenia. Dzisiaj, jeżeli ktoś płaci, zwłaszcza w systemie kwartalnym, podatek VAT, to wiadomo jest, że ta kwota VAT-u jest rodzajem kredytu. Płacąc, mogę sobie wyczyścić do zera rachunek,
No potem tylko w momencie, kiedy złożę deklarację, muszę zapłacić podatek, muszę po prostu skądś te pieniądze wziąć, ale przez trzy miesiące ponad obracam tymi pieniędzmi. To jest jedna rzecz. Przedsiębiorcy kredytują państwo, no bo zwrot VAT-u będzie po jakimś czasie. Tak, dlatego powiedziałem, to jest niekorzystne dla przedsiębiorców, bo to nie ma, w założeniu ta ustawa nie ma być korzystna dla przedsiębiorców, tylko i wyłącznie dla aparatu fiskalnego. No to ja znajdę ona ma dla chronić pana jedną korzyść. Wyłącznie interes Skarbu Państwa. Jeszcze dokończę jedną rzecz. Tak. Nie wyobrażam sobie, jak to będzie funkcjonowało w praktyce. To chyba tylko wyłącznie w, można naprawdę ograniczyć do obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Bo w przypadku obrotu konsumenckiego, no wyobraźmy sobie, że płaci pan kartą kredytową za zakupy w sklepie. No w zasadzie co, czy dwie płatności robimy teraz kartą? Tak. Przelew, no niewątpliwie konsumenci błyskawicznie by zaprotestowali nogami pod Sejmem. Niewątpliwie państwo zyska, ale niektórzy wskazują, w tym oczywiście urzędnicy, którzy tą wdrażają tą ustawę, wskazują, że zyska też przedsiębiorca, bo będzie miał pewność, że nikt tego VAT-u w ramach karuzeli nie wykorzysta, że nie stanie się przestępcą mimowolnym taki przedsiębiorca, no bo płacąc na to osobne konto, z którego tylko można płacić VAT, no jest tutaj zabezpieczony, więc to w interesie zabezpieczenia tej transakcji. No co nie, pan powie końca na ten argument ministerstwa? Nie, tak nie jest, bo to jest klasyczny przykład, kiedy ministerstwo stworzyło problem i teraz udaje, że go rozwiązuje. Rząd najpierw nazwał przestępcami wszystkich ludzi, którzy Bogu ducha winnych, którzy zapłacą podatek VAT. Rzeczywiście jakaś firma, która może być oszukańcza, która może nie płacić VAT-u, która jest nie fair. Ale ten, kto jej płaci, kontrahent, nie musi być nie fair. Nie mamy rentgena w oczach, nie musimy prześwietlać każdego człowieka, z którym robimy interesy. I państwo najpierw mówi, to też jest złodziej, też jest oszust. A teraz mówimy, nie, nie, wprowadzimy rozwiązanie, że nie będziemy ci już od teraz pory, że będziesz miał w razie czego będziesz kryty, będziesz miał taką sobie taki Ausweis, że ty jesteś kryty, że ty jesteś tam w porządku, że nie jesteś przestępcą. Ale problem jest inny. Po co było od razu tego człowieka nazywać współ jakimś tam przestępcą, kogoś, kto rzeczywiście oszukuje na VAT-cie? Bo w ogóle problem z podatkiem VAT jest zupełnie inny. Bo my cały czas naprawiamy coś, co jest nienaprawialne. A to, co warto wiedzieć, to jest to, że połowa podatników podatku VAT, i to wynika z ustawy budżetowej, połowa podatników podatku VAT, mikrofirmy do 150 tysięcy obrotu, odprowadzają około 130-140 milionów złotych w skali roku do Urzędu Skarbowego. To są te najmniejsze, no, małe firmy, ten... Wszystko to święta którzy, prawda. Ja na robią koniec... największy, może nie obrót, że ci, którzy są, to są te firmy, rozumiem, które dla wielu ludzi są jedynym ratunkiem, że cokolwiek zarabiać. Ale ten gdybyśmy ich zwolnili, jest wielki, tak, po zebraniu go w sumę. Ale 150 milionów dostarcza, tak, wobec 10 miliardów wpływów z VAT-u. Ja gdybyśmy zwolnili tę grupę z podatku. Tylko muszę jeden argument, bo to po części to może też problem jest w interesie przedsiębiorców z takiego oto powodu, że wszyscy jesteśmy obywatelami, a niewątpliwie to kolejne uszczelnienie przepływu VAT spowoduje, że budżet będzie większy i może nie będzie. Te publiczne wydatki różne... Przykład Rumunii pokazuje. Uproszczenie, obniżenie, czy przede wszystkim uprościć VAT-u, już trudno jest, ale obniżenie tam stawek podatkowych VAT-u spowodowało większe wpływy z tego tytułu do budżetu. Wylazła szara strefa. No to ta pana czarna wizja, miejmy nadzieję, to jest że bardzo nie jasna wizja, bo ja mam nadzieję, że jakby rząd poszedł w tym kierunku, to by ulżył przedsiębiorcom, ulżyłby konsumentom, bo przecież to jest składnik ceny, którą płaci brutto konsument, i jednocześnie sam zyskałby więcej pieniędzy zamiast uszczelniania, tak, które... I miejmy nadzieję, że ta ustawa jeszcze jakoś będzie ewoluowała i nie będzie w tak drastycznej formie wprowadzona. To się okaże w najbliższych miesiącach. Słuchajcie państwo wiadomości na ten temat, oglądajcie telewizję w Polsce.pl, bo będziemy o tym mówili. Split payment jak miecz Damoklesa wisi nad nami. A za chwilę kolejna rozmowa. Ja dziękuję już panu Pawłowi. Za chwileczkę połączymy się z posłem Szynkowskim, z którym rozmawiać będziemy o szansach na reparacje. On jest bardzo dobrze zorientowany w tej sprawie, bo należy do koła polsko-niemieckiego parlamentarzystów i prawdopodobnie uzyskamy od niego rzadkie informacje, więc zostańcie państwo z nami. Za chwilę rozmowa z posłem Szymonem Sękowskim-Welsenk.